Cześć, witajcie, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Demo i witam was w filmie, w którym chciałem wam powiedzieć o nowościach na temat Dark Souls 3 i nie tylko o tych, które zawarłem w tytule tego filmu. Słuchajcie, poznaliśmy datę premiery Dark Souls 3, gra zadebiutuje 24 marca 2016 roku, ale jest haczyk, jest to data premiery dla Japonii. Podobnie będzie też z beta testami Dark Souls 3, które wystartują 16 i zakończą się 18 października 2015 roku. A rejestracja, jeśli kogoś to interesuje, być może jeśli ktoś ma możliwość się zarejestrowania, trwa do 4 października. Ale słuchajcie, głowa do góry, nie ma co się martwić, myślę, bo zapewne niedługo poznamy datę premiery już oficjalną w Europie, więc czekamy, mam nadzieję, że też będą, tak samo jak to było w przypadku Dark Souls 2, beta testy też ogólnie wszędzie, tak naprawdę tylko w różnych dniach, więc czekamy po prostu i na pewno się niedługo tego dowiemy. Swoją drogą to ciekawe, czy rzeczywiście gra wyjdzie te kilka dni wcześniej w Japonii, bo pamiętajmy, że taka sytuacja miała już miejsce przy okazji premiery Dark Souls 1, gdzie w Japonii się ona pojawiła. Mówiła też kilka dni wcześniej, z tego co pamiętam, ale to nie było jakoś, wiecie, że miesiąc wcześniej czy coś takiego, więc bez obaw. Ale słuchajcie, myślę, że za te dwa dni powinniśmy się wszystkiego dowiedzieć. Dlaczego za dwa dni mówię? Dlatego, że będzie wtedy Tokyo Game Show, na którym ja myślę, że poznamy oficjalną datę premiery Dark Souls 3. Być może też coś o becie już zostanie oficjalnie też powiedziane, jeśli chodzi o datę tego, gdzie się ona odbędzie i kiedy. Tak już oficjalnie w 100%. No i oczywiście też mam nadzieję, że zobaczymy jakiś nowy trailer. Mam nadzieję, że gameplay trailer, bo jak już pokazali jeden gameplay trailer, to po co mieliby teraz jakieś rendery robić? Takie w 100%, bo wiadomo, że tam trochę jest podrasowane na pewno, ale liczę na to, że będzie jakiś nowy właśnie trailer za te dwa dni Dark Souls 3 i coś więcej się jeszcze będziemy mogli dowiedzieć na tym show, na tym pokazie. Słuchajcie, wiem też, że będzie edycja kolekcjonerska Dark Souls 3, która będzie zawierała soundtrack na płycie i mapę, czy coś tam więcej jeszcze będzie, tego na razie nie wiadomo. A ponadto wiemy również o czymś, co mnie bardzo ciekawi i naprawdę zaskoczyło mnie, czyli o powrocie many, czyli systemu, który znamy na przykład z Demon's Souls. Oznacza to po prostu brak użyć czarów, jeśli ktoś nie grał w Demon's Souls. Chodzi o to, że nie macie czegoś takiego, że ten czar ma 6 użyć, tylko po prostu macie ten czar. A posiadanie many, którą... A będziemy posiadać po prostu manę, którą trzeba będzie rozwijać poprzez rozwój odpowiednich statystyk, rzecz jasna, ale także można sobie będzie ją regenerować przez używanie odpowiednich przedmiotów do jej regeneracji. W Demon's Souls na przykład były to Fresh Spice, Old Spice i tak dalej, i tak dalej. Więc jest naprawdę bardzo ciekawa sprawa. Mana to po prostu taki, wiecie, pasek pod życiem chyba tam był, czy tam pod staminą, nie pamiętam jaka tam była kolejność dokładnie, to nie jest istotne. Więc bardzo jestem ciekaw, jak to rozwiążą. Dodatkowo, no, rzecz oczywista, bo to by była niespodzianka, jakby tego nie było w Soulsach, czyli będzie nowa gra plus, ale ze zmienionym nieco też rozmieszczeniem przeciwników, co też tam czasami się oczywiście zdarzało w jakimś stopniu. Podobno też będzie można dostawać jakieś specjalne przedmioty, jakieś tam pancerze, tylko i wyłącznie nowej grze plus, więc zobaczymy, jak to będzie wyglądało, no ale sądzę, że tutaj jakiejś wielkiej rewolucji z tym akurat nie będzie, to była taka oczywistość. No, to by było zaskoczenie, jakby tego nie było przecież, tak? Ale... powraca też to, że iluzoryczne ściany będziemy niszczyć tak jak w Dark Souls 1, a nie jak w Dark Souls 2. To znaczy będziemy musieli biegać i uderzać w ściany, aby znaleźć gdzieś i odblokować sobie ukryte przejście. A nie, wiecie, biegać i naciskać przycisk akcji, czyli ten przycisk X, żeby ta nagle nam się ściana po prostu wsunęła gdzieś tam i żebyśmy mogli sobie odblokować przejście. Nie. Także teraz będzie trudniej. Szczególnie też, że podobno bronie mają się psuć nieco szybciej niż w Dark Souls 1, ale mają być nieco bardziej wytrzymałe niż Dark Souls 2. To ma być podobno tak wyważone, więc zobaczymy, co z tego wyjdzie oczywiście, bo to, jak broń się psuje w Dark Souls 2, wielu osobom nie odpowiadało. I jeśli chodzi też o koopa i PvP, to też dużo osób, które się zawiodły na tym, jak to było rozwiązane w Dark Souls 2, to ktoś się to może spodobać, ponieważ będzie ono działało dla graczy na zbliżonym soul levelu, więc będzie was po prostu dobierało na zasadzie tego, jaki macie soul level i najbardziej podobnych przeciwników będzie wam dobierało, czy tam sojuszników, także będzie to naprawdę całkiem fajna sprawa. Mam nadzieję też, że ułatwią grę na koopie, tak jak to było w Dark Souls 2 z takim pierścieniem na przykład. No to było bardzo, bardzo fajne rozwiązanie, zobaczymy, jak to wyjdzie oczywiście. Będzie też można, tak jak w Dark Souls 2, zresetować wszystkie statystyki swojej postaci, więc też jak najbardziej na plus, no bo można się zawsze pobawić, można sobie zrobić postać, na której się testuje różne rzeczy, można sobie buildy zmieniać od naszych po prostu zachcianych kilka razy. No myślę, że to jest naprawdę całkiem fajna sprawa, potrafi też sporo czasu zaoszczędzić. I
będzie tak, że to może być akurat kontrowersyjne dla niektórych, bo ma być opcja teleportacji między ogniskami, tak jak to było w Dark Souls 1 po pewnym etapie w grze, nie będę mówił po jakim, tak jak to było w Dark Souls 2 od początku, tak samo jak w Dark Souls 2, w Dark Souls 3 również to będzie od początku samemu, ale podobno nie ma to wpłynąć na konstrukcję świata Dark Souls 3. Podobno ten świat ma być tak zrobiony jak w Dark Souls 1, że będzie on taki bardzo skupiony, skondensowany, jak ja to mówiłem zawsze, i będzie masa skrótów i ciekawych rozwiązań przejść, a te teleportacje po prostu będą dla wygody jakby. No, zobaczymy jak to będzie, czy to nie będzie taki świat bardzo rozciągnięty, czy jak. No, mam nadzieję, że naprawdę nie ucierpi, a czy to po prostu zostanie świat zaprojektowany tak jak w Dark Souls 1, ale z możliwością teleportowania się od samego początku i czy to tak będzie fajnie sobie wyglądało. Słuchajcie, to chyba było na tyle, co chciałem powiedzieć, jeśli dobrze pamiętam, na temat Dark Souls 3. Jeśli wiecie coś więcej na ten temat, bo coś tam więcej przeczytaliście w ostatnim czasie, to dajcie znać w komentarzach poniżej, będę bardzo wdzięczny, może też ktoś z was po prostu oglądających sobie zajrzę do komentarzy, do czego serdecznie zachęcam i po prostu sobie zobaczyć, czy ktoś czegoś nowego, ciekawego nie napisał, o czym nie mówiłem. Być może się czegoś ciekawego właśnie też tam dowiemy. Jeśli macie jakieś pytania, to zadawajcie w komentarzach poniżej. Swoje źródła wrzucam oczywiście do opisu tego filmu, a jeśli materiał wam się spodobał, zachęcam do zostawienia łapki w górę. Będę bardzo wdzięczny za wsparcie, no i do usłyszenia, do zobaczenia w kolejnych filmach. Czekamy na Dark Souls 3 i pamiętajcie, nawet jak nie będzie bety dla po prostu całej reszty świata, to i tak nie będzie aż tak źle, myślę, bo być może zobaczymy, choć myślę, że zobaczymy tą samą lokację co na Gamescomie, ale że przynajmniej zobaczymy jakieś bardzo ciekawe materiały i co nieco z tej bety, mimo że nie zagramy, sobie wyciągniemy. No to tyle, trzymajcie się, na razie, pa pa!